Drogowskazy. Zaczynamy Drogowskazy. Michał Poklękowski, zapraszam. To z umysłu wynika nasza osobowość, to co nas wyróżnia w tłumie, to jak patrzymy na świat, na siebie samych oraz też na innych. To nasz umysł i sposób, w jaki myślimy, może decydować o naszym sukcesie albo też o porażce, o tym, czy jesteśmy szczęśliwi i spełnieni, czy też nie jesteśmy. Eksperci mówią, że siła każdego człowieka tkwi w sile jego umysłu, ale bywa przecież tak, że umysł potrzebuje czasem wsparcia, potrzebny mu jest jakiegoś swego rodzaju drogowskaz, bo się ten umysł pogubił, bo stracił energię, stracił moc i nasze życie zamienia się w pasmo porażek, smutku i też rozczarowań. Jak mu w takiej sytuacji pomóc? O tym dziś. Moim i waszym gościem jest dziś Norik Koczarian, trener mentalny ludzi sportu, mówca motywacyjny, pracujący ze sportowcami z całego świata, autor książki Siła Umysłu i były zapaśnik. Witaj, Norik. Witam cię, Michał, witam wszystkich słuchaczy. Jesteś rozchwytywanym ekspertem, więc tym bardziej cieszę się, że udało się tobie wpaść do studia Drogowskazów Radia SK Rock. Bardzo mi miło. Mi też jest bardzo miło i ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to jest dla mnie naprawdę zaszczyt tutaj być. Norik, jesteś, albo też byłeś trenerem mentalnym mistrzów świata w wielu dyscyplinach, żużlu, boksie, czy tam też w MMA. Pomagając innym czempionom, czerpiesz z własnego też doświadczenia sportowego. Słuchaczom Drogowskazów jeszcze raz przypomnę, że Norik był czołowym polskim zapaśnikiem w stylu wolnym. I nie tylko. To się zgadza, Norik, prawda? Dokładnie tak. Reprezentował Irlandię w igrzyskach wspólnoty brytyjskiej, pracował m.in. z takimi zawodnikami jak Greg Hancock, wielokrotny mistrz świata na żużlu, czy Paweł Nastula, mistrz olimpijski w judo. Z czego to wynika, że nawet najlepsi sportowcy, Norik, mistrzowie, czasem muszą skorzystać z pomocy takiego eksperta, jakim ty jesteś? Tak się dzieje w sytuacji jakiegoś kryzysu formy, przed ważnymi, nie wiem, zawodami. W jakiej sytuacji sportowiec dzwoni do ciebie i mówi: Norik, pomóż? Właśnie tutaj wchodzimy w aspekt tego, że wydaje nam się, że czy sportowiec musi mieć problem, żeby sięgnąć po trenera mentalnego czy psychologa. Częstym przypadkiem sportowca, który trafia do mnie, nie jest tylko sportowiec, który ma problem, ale wręcz przeciwnie. Trafiają na mnie sportowcy, którzy mówią: Norik, czuję się świetnie, ale wiem, że w tym aspekcie mentalnym tkwi to sedno i potrzebuję być o ciut lepszy, o ten jeszcze jeden krok lepszy, więc fizycznie ja już jestem na najwyższym poziomie, chcę teraz wiedzieć, jak to wykorzystać. Jak to wykorzystać w pełni, jak się nie zawahać, ale też jest ten aspekt drugi, czyli faktycznie na najwyższym poziomie tak naprawdę ta fizyka się już zaciera, więc wtedy wygrywa tak naprawdę ten aspekt mentalny. To nie narodowość, to nie lata doświadczenia, dzisiaj przynajmniej tak jest, tylko właśnie ten aspekt mentalny, jak sobie z tym radzimy. Wielokrotnie widziałem sportowców z najlepszym, że tak powiem, układem ciała, z najlepszą fizyką i nie wykorzystywali tego. Tu chodzi o wykorzystanie potencjału. Ale wrócę do tego, co powiedziałem na początku. To nie tylko problem, to też aspiracja po coś więcej doprowadza zawodników do mnie. Mhm. A w jaki sposób, Norik, można pokonać, nie wiem, stres, strach, które uniemożliwiają działanie, paraliżują nas i też nie pozwalają osiągnąć założonych celów? Wiem, że twoja diagnoza, twoja podpowiedź może być uniwersalna i nie dotyczyć tylko celów sportowych, ale może być pomocna także dla kogoś, kto na przykład przystępuje do matury albo staje przed innym stresującym życiowym wyzwaniem, jakimś sprawdzianem. Chciałbym zachęcić każdego, żeby przestał walczyć ze stresem czy strachem, bo my się nastawiamy na to, że musimy to zwalczyć, my musimy się tego pozbyć, a tak naprawdę warto uświadomić sobie, że im dalej idziemy w życiu, tym ten strach, stres czy presja będą o wiele większe. I kwestia jest taka, że nam się odechciewa wiecznie walczyć o cokolwiek. My chcemy po prostu żyć, my chcemy funkcjonować, więc ja po latach swojego doświadczenia, ale po latach też analizy pewnych sportowców, z którymi pracuję i ludzi, z którymi miałem przyjemność też pracować i na sobie też testując, zrozumiałem, że ten strach czy stres pojawia się w bardzo kluczowych momentach. I tak naprawdę, jeżeli wykorzystamy je jako sojuszników, które są drogowskazami dla nas w pewnym sensie, tak, które oznaczają, że w danym momencie robimy coś bardzo wyjątkowego dla siebie i zrozumiemy, że każdy sportowiec czy każdy człowiek w kluczowych momentach potrzebuje koncentracji. Kiedy się boimy, nie skupiamy się na niczym innym, tylko na kolejnym zadaniu, prawda? Więc to wspomaga koncentrację, ale też uświadamia nam, że kolejne zadanie, które mamy do zrobienia, jest czymś bardzo ważnym dla nas. Więc to są bodźce pozytywne. Strach tak naprawdę nakierowuje nas na coś pozytywnego. Wrócę do tego, co powiedziałem, że ja nawet przyjeżdżając dzisiaj na audycję, mówię tak, jest fajny stres, jest fajna presja, tylko ja już się z tą presją i stresem i z tym strachem zżyłem.
tyłem. Mhm. Ja to nazywam, to są moi sojusznicy. Oni się pojawiają w momencie, kiedy zaraz się wydarzy coś naprawdę bardzo wyjątkowego dla mnie. Więc ja czerpię z nich jak najwięcej się da, zamiast się skupiać na nich, nakierowuję się na to, co mam do zrobienia. Ale nie mów, bo ci nie uwierzę, że się boisz. To jest tak przyjazne studio, Norik, zobaczysz. Wierzę i tutaj tworzysz taką atmosferę, także tutaj chodzi bardziej o to, żeby zrobić to najlepiej, jak tylko potrafię. Mhm. No właśnie, Norik, co zrobić, żeby strach zamiast paraliżować nas motywował, żeby dał nam takiego, wiesz, przysłowiowego kopa do działania mimo trudności? Po pierwsze, i to tak bardzo świeży temat, bo ostatnio też prowadziłem i live'a właśnie na ten temat. Zresztą to jest coś, co jest bardzo częstym pytaniem w moją stronę, takim skierowanym. To po pierwsze zrozumieć, że strach to nie jest czynność, to nie jest rzecz, tylko to są emocje. I zrozumieć, że tak naprawdę my kontrolujemy swoje emocje. Strach, presja czy ten stres to są emocje. I zamiast doszukiwać się aspektów zewnętrznych, warto po prostu pobudzić w sobie emocje, które nam są potrzebne. Nie które nas w jakikolwiek sposób ograniczają, bo my potrafimy naprawdę bardzo szybko i się cieszyć, i się smucić. To my tylko decydujemy, co ma na to wpływ. I kolejną taką rzeczą jest to, co powiedziałem wcześniej. Nie walczyć ze strachem, zrozumieć, że on nigdy nie zniknie. I im szybciej zrozumiemy, że pewne konsekwencje naszych działań, naszych ambicji, naszych marzeń będą zawsze oplecione tym strachem czy stresem, to się szybciej z tym zżyjemy. I w momencie, kiedy on się będzie pojawiać, on będzie determinować coś wyjątkowego, czyli jeszcze większe takie bardziej zaangażowanie się w to. No i kolejna koncepcja tego, o czym często mówię, to zamiast skupiać się na strachu, skup się na swoim celu. Bo jako ludzie jesteśmy mistrzami patrzenia ze skrajności w skrajność. I tak naprawdę skrajnością strachu jest cel. Czyli coś przyjemnego, coś, co cię zachęca do działania, ukierunkować się w taki sposób na to. A co się dzieje, kiedy, wiesz, presja jest zbyt silna, podobnie jak paraliżujący strach? Jak zachowuje się człowiek, jego też organizm? Jakie są objawy, wiesz, nadmiernej presji i strachu? I co grozi, jeśli w porę się nad nimi nie zapanuje, nie zamieni ich w coś, co może przynieść nam pozytywne skutki? W sporcie, jak i w wielu aspektach życia, głównym wyznacznikiem, które można zaobserwować po człowieku, jest to, że w momencie, kiedy pojawia się stres, strach czy ta presja, to na pewno widać po układzie ciała, bo spina się w sobie. Tak, dokładnie. Jest to spięcie mięśni, oddech się robi płytszy, to jest taki kolejny etap. Często też to skupienie oczu, czyli gdzie kierowany jest wzrok, on idzie w różnych kierunkach, albo często bardzo w kierunku negatywnych wspomnień. To też jest bardziej ta płaszczyzna tego aspektu mentalnego, w którym właśnie kierunek oczu bardzo często wskazuje, w jakim stanie mentalnym i nastawienie jesteś w danym momencie. Teraz to, na czym się skupiamy, bardzo szybko nam głowa opada w dół i skupiamy się tak naprawdę na, i to tak użyję w cudzysłowie, na ziemi i nie widzimy, co jest przed nami. Więc jak to poprawić, to tak naprawdę trzeba zwrócić od razu uwagę na układ ciała, bo poprawiając układ ciała, ja często mam takie sytuacje, kiedy za długo pracuję na sesjach, na Zoomie, kiedy to jest online robione, tak? Często mam tak, że po prostu opadają mi ramiona, bo się już czuję albo zmęczony i muszę coś z tym zrobić. I to, co jest najistotniejsze, nasz umysł potrzebuje zmiany. A zmianą jest po prostu wstać z tego miejsca albo zmienić układ ciała na ten dany moment. To jest już zmiana, to jest szok dla naszego umysłu i on już wyszukuje, na czym się może skupić. W momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, co robimy? Zamykamy się w takim jednym miejscu. Trzeba po prostu to miejsce zmienić. To wróćmy jeszcze stricte do sportu, Norik. W jaki sposób skuteczne przygotowanie mentalne decyduje o zdobywaniu sukcesów sportowych na każdym poziomie? Bo jak przypuszczam, jest nie mniej ważne jak to przygotowanie fizyczne. I czy są może jakieś dyscypliny sportu, w których to przygotowanie mentalne jest jakoś, wiesz, nie wiem, szczególnie ważne i obowiązkowo musi być wdrażane? Po latach współpracy z wieloma i dyscyplinami sportowymi i z wieloma sportowcami, to na pewno na każdym szczeblu wiekowym już warto wprowadzać taki trening, to jest jedno. Bo to chyba kuleje trochę, no właśnie. Tak. Myślę, że jeżeli chodzi o perspektywę, jakie dyscypliny, na pewno te indywidualne są bardziej narażone na ten aspekt. Czyli kiedy sportowiec jest sam i sam jakby odpowiada już za siebie od A do Z. Z tego względu, że tak naprawdę idąc się zmagać samemu, często nawet gdzieś jest ten aspekt, jak ja sobie poradzę, tak? Bo na treningu jest z kolegą, na treningu jest z trenerem i jest to wsparcie. W grach zespołowych nie powiem, bo to też jest bardzo istotne, tylko że często jest tak, jak ja pracowałem nawet z piłkarzami czy z siatkarzami, to zawsze jest ten jeden lider, albo zawsze w tej drużynie jest ktoś, kto ma dzisiaj lepszy dzień. Więc jeżeli będzie w stanie to wykorzystać, będzie tej osobie o wiele łatwiej, że tak powiem, zainspirować resztę drużyny. To jest efekt domina, prawda? To no pewnie. Nawet takie proste uśmiechnięcie się już powoduje, że druga osoba się uśmiecha, prawda? Także ja uważam, że te indywidualne sporty są bardziej na to narażone. Bardziej trzeba przykładać po prostu na ten aspekt mentalny w tym wszystkim. I jak to może pomóc? To sprawia, że ten zawodnik nie czuje się samotny tak naprawdę. Bo skupiając się na swojej
fizyce, dalej jesteśmy w tym mętliku mentalnym, emocjonalnym, jak sobie z tym poradzimy, tak? Nie wierzymy w to wszystko. I ja nawet w zeszły weekend teraz miałem akurat, byłem w narożniku mojego podopiecznego i przed wyjściem do walki, tak z rana, po śniadaniu, poszliśmy się przejść, bo jeszcze trzeba było porozmawiać, jeszcze trzeba było omówić pewne kwestie, dlaczego tak się dzieje, bo dużo rzeczy zostaje w naszej głowie. Mhm. I im więcej odkładamy w naszych myślach, w naszych emocjach, tym trudniej nam później wykorzystać ten aspekt pamięci mięśniowej, tej intuicji. A wychodząc do zmagań, musisz po prostu przestać myśleć. To jest bardzo istotne. Mhm. Sportowiec, jak i każda inna osoba, która ma obawy, czegoś się, wiesz, boi i ten strach ją paraliżuje zamiast inspirować i popychać do przodu. Jak czytam w twojej książce Siła umysłu, powinna na samym początku przemiany zidentyfikować źródło tego lęku, tak? Dlaczego to jest, Norik, takie istotne, żeby zidentyfikować źródło tego lęku? Jeśli oczywiście możesz, masz ochotę zdradzić kulisy swojej pracy z mistrzami sportu, to czego oni najczęściej się boją? Kontuzji, przegranej, że kogoś zawiodą, w tym siebie? Myślę, Michał, że wymieniłeś tak naprawdę wszystkie podstawowe lęki sportowców. Ja zawsze powiedziałem, że najgłówniejszym sportowym czy życiowym lękiem jest sukces. Lęk przed sukcesem. O. I w pewnym sensie to jest też udowodnione, że my się szybciej potrafimy, że tak powiem, pogodzić z przegraną niż sukcesem, bo na sukces nie jesteśmy gotowi. I tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, czyli lęk przed porażką, kontuzją, chorobą, czy że zawiedziemy kogokolwiek innego, one się pojawiają, one są częste, ale już na jakimś etapie po prostu ten sportowiec też się uczy takiej troszeczkę pozytywnej samolubności. Tym bardziej, jeżeli to jest indywidualny sportowiec, on sobie musi z tym poradzić. Często powtarzam, że mamy w pewnym sensie w sobie takiego wojownika, tak, który wychodząc do boju, nawet jak patrzymy na gladiatorów, to ci najlepsi tak naprawdę zwracali uwagę na środek Koloseum, a nie na trybuny, bo wiedzieli, że jak wykonają swoje działanie właściwie, to dopiero wtedy będą mogli skorzystać z trybun i cieszyć się z trybunami. Ci słabsi gladiatorzy wychodzili najpierw, celebrowali z trybunami, a później dopiero walczyli swoje boje. I poniekąd po wielu, wielu setkach, tysiącach lat to zostaje, tak? I mamy taką naturę też, że faktycznie my musimy skupić się tak bardzo na sobie, że później możemy mieć ten moment celebrowania. Tylko, że jeżeli się boimy sukcesu, to tak naprawdę będziemy się sami sabotować. I jeżeli chodzi o koncepcję tego, czy to się tyczy nawet początkującego, czy to się tyczy mistrza świata, każdego to się tyczy. Nawet mistrz świata czasami ucieka sprzed kamer, sprzed wywiadów i z pewnego rodzaju takich konsekwencji swoich działań i tak naprawdę rzadko później udaje mu się to powtórzyć, ten swój cały sukces. Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemożliwych, mawiał Henry Ford, legenda światowej motoryzacji, a duchowy przywódca Tybetańczyków szedł jeszcze dalej. Gdy umysł jest spokojny i zajęty pozytywnymi myślami, ciału trudniej jest zachorować. To słowa Dalai Lamy. Dziś w programie mówimy o wzmacnianiu umysłu, o panowaniu nad strachem i nad presją, o takim panowaniu, by dały nam siłę i motywację, a nie paraliżowały. Moim i waszym gościem jest dziś Norik Koczarian, trener mentalny ludzi sportu, mówca motywacyjny pracujący ze sportowcami z całego świata, też autor książki Siła umysłu i były zapaśnik. Widzimy się, Norik, i słyszymy w drugiej części programu, w której chciałbym, żebyś podpowiedział słuchaczom drogowskazów o przejmowaniu kontroli nad swoimi myślami, o wewnętrznej przemianie w mistrza, niekoniecznie związanego ze sportem, okej? Okay? Doskonale. Michał Poklękowski, drogowskazy wracają już za chwilę. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają, Michał Poklękowski, witam i zapraszam was ponownie i do pozostania z nami. Strach i stres wielokrotnie mogły powstrzymywać nas przed pokazaniem, na co naprawdę nas stać. Z tymi emocjami da się żyć, co więcej, można przekuć je w coś naprawdę pozytywnego, coś, co pozwoli osiągnąć satysfakcję, coś, co pozwoli osiągnąć spełnienie, czy po prostu taki czy inny sukces. Dziś w programie 5 kroków do pokonania strachu i odkrycia swojego wewnętrznego mistrza. I na ten temat rozmawiam z Norikiem Koczarianem, trenerem mentalnym ludzi sportu, mówcą motywacyjnym, pracującym ze sportowcami z całego świata, autorem książki Siła umysłu i byłym zapaśnikiem. Witaj po raz drugi, Norik. Witaj, Michale. Norik, silny sportowiec, silny człowiek, to dla ciebie kto? Jak zachowuje się i co może zdziałać w życiu silna osoba, silny człowiek? Jak go sobie wyobrażasz? Jakbyś go narysował, silnego człowieka? Naprawdę bardzo ciekawe pytanie, przypominające mi troszeczkę pytanie, jakbym opisał i takiego mistrza. Dla mnie silnym człowiekiem nie jest osoba, która tylko i wyłącznie
osiąga rezultaty typu mistrz świata czy mistrzostwo olimpijskie. Dla mnie silną osobą też jest osoba, która nie boi się doświadczać, która każdego dnia próbuje stać się o wiele lepszą wersją siebie z dnia poprzedniego. Silna osoba to jest osoba, która pomimo porażki, pomimo tego, że gdzieś tam upadła, wstaje i chce podążać dalej tą swoją drogą. I uważam też, że za silną osobę kogoś, kogo nie boi się swojej wiedzy, wykorzystać tą swoją wiedzę, ale też przekazać swoją wiedzę dalej. I w pewnym sensie to jest takie założenie, które w 2009 roku tak naprawdę doszło do mnie, jak dostałem pytanie: Norik, co chcesz zrobić w swoim życiu? I wtedy powiedziałem, że nie mam pojęcia, nie wiem. I kilka dni później wróciłem i powiedziałem, ja chcę coś zostawić po sobie. Dla mnie silną osobą jest osoba, która chce zostawić coś po sobie, a nie tylko żyć swoim życiem i liczyć się z tym, że nie bierze jeńców, że tak powiem. A ty, Norik, jako trener mentalny znanych sportowców, z czego czerpiesz swoją siłę? Z czego czerpałeś swoją też siłę jako czynny zawodnik, jako zapaśnik? Co cię wzmacniało? Co cię inspirowało? To jeżeli mogę użyć tej siły, tego sformułowania siły troszeczkę jako słowa motywacja, to ja zawsze czerpię motywację z trzech rzeczy. Pierwsza to jest ja sam dla siebie. Jakkolwiek to zabrzmi troszeczkę arogancko, ale jeżeli ja się nie potrafię zmotywować, to nic ani nikt mnie nie zmotywuje. Więc każdego dnia staram się wstawać z jedną myślą. Chciałbym dzisiaj zainspirować jedną osobę. I to mnie motywuje do tego, żebym był o wiele lepszy, żebym po prostu cokolwiek się nie stanie, żebym się starał to zrobić jak najlepiej się da. Drugą taką osobą czy osobami, które mnie motywują, są moi rodzice. Zresztą mój tato przez 30 lat prowadził kadrę Polski w skokach do wody i ja zawsze mówiłem, ja chcę być taki jak on. A dzisiaj chcę, żeby oni byli ze mnie dumni. Więc jeżeli nie potrafię wskrzesić motywacji z siebie, mówię: Norik, wstawaj, zrób to po prostu w taki sposób, że pod koniec tego dnia twoi rodzice byli z ciebie dumni. Trzecią taką moją motywacją jest każdy człowiek, którego spotykam na drodze. Tak samo będzie dzisiaj, my się spotykamy i tak naprawdę ty już będziesz dla mnie motywacją. Każdy słuchacz, każda osoba, którą znam, którą poznam, z tego względu, że nie chcę ich zawodzić. Więc w momencie, jak czuję, że mnie łapie leń, mówię tak: nie, ale nie mogę ich zawieść. Może to się wiązać troszeczkę z taką przewyższoną ambicją, ale to jest przyjemne, to mnie motywuje, to mnie zachęca do tego, żeby się nie zatrzymywać. A Norik, jakiej granicy trener mentalny w pracy ze swoimi podopiecznymi przekroczyć nie powinien, nie może? Bo wiesz, czytam w sieci, że niektórzy, także sportowcy, mają jeszcze, wiesz, jakby opory, by zasięgnąć opinii właśnie trenera mentalnego. Wiesz, nie wiem, no nie chcą, żeby ktoś im zbyt głęboko grzebał w umyśle, bo takie czytam też uzasadnienia. Gdybyś mógł nakreślić w kilkunastu zdaniach rolę trenera mentalnego, czym różni się od psychologa? Bo nie każdy wie. Ostatnio usłyszałem od dwóch moich sportowców bardzo podobną taką definicję i w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie. W obu przypadkach brzmiało, tak jak powiedziałem, bardzo podobnie, czyli psycholog sprawia, że sportowiec czy człowiek wierzy w psychologa, a trener mentalny sprawia, że sportowiec czy człowiek wierzy w siebie. To niezłe, są słowa niezłe zawodników i ludzi, z którymi pracuję. Chciałbym po prostu, żeby intencja każdego trenera, tak jak ja staram się to robić na co dzień, była intencją pomocy, bo wiedza, umiejętności, narzędzia, które mamy, mogą naprawdę wynieść człowieka na wyżyny, nawet dalej niż wyżyny swoich możliwości, ale mogą też zrujnować czyjeś życie. I kierować się właściwą intencją, to jest najistotniejsze. Nie możemy zabrać sobie też autentyczności, musimy być sobą, więc jeżeli da się stworzyć fajną relację z tym podopiecznym, klientem, jakkolwiek to nie nazwiemy, chociaż ja nie lubię nazywać swoich podopiecznych klientami, bo mówię, też tworzę z nimi relacje, warto być z nimi autentycznymi. Jeżeli dacie radę porozmawiać o czymś takim luźniejszym, żeby na moment nawet wyciągnąć tą perspektywę tego problemu, tego wyzwania, to jest bardzo wartościowe. Być świadomym, że można nadepnąć też komuś, że tak powiem, na odcisk, tak, żeby nie pchać się dalej w to, bo też aspektem treningu mentalnego, ja przynajmniej, który stosuję, jest taki, że ja nie zagłębiam się zbyt dosadnie w ten problem. Dlaczego? Ponieważ sportowcy, ale też widzę to po ludziach, większość jest zadaniowcami, więc my nie chcemy zagrzebać się zbyt głęboko w tym problemie, tylko potrzebujemy ukierunkowania. Więc praca trenera mentalnego to jest takie właśnie ukierunkowanie, nie robienie tego za kogoś. I to też jest błąd, że próbujemy wykonywać rzeczy za naszego podopiecznego, za naszego klienta. A w jaki sposób pracujesz
pracujesz ze sportowcami, którzy proszą ciebie o pomoc we wzmacnianiu mentalności, tej siły umysłu. Od czego zaczynasz, Norik, no i na czym kończysz swoją pomocową misję? W pewnym sensie to będzie też to, co już powiedziałem w poprzednim też pytaniu, ukierunkowanie. Ukierunkowanie od tego, co może wydawać się problemem. I tyle razy, ile ja spotkałem zawodnika, czy też osobę, która nie trenuje, która przychodziła do mnie i mówiła: Norik, mam taki problem. Po szeregu pytań okazywało się, że to nie był problem. Więc tak naprawdę pierwsza taka rozmowa polega na tym, żeby odkryć, co to tak faktycznie jest. Większość takich ludzi, którzy gdzieś zmaga się z jakąś trudnością, może nie mieć w pełni sprecyzowanego celu. Dlaczego ja o tym mówię? Bo nawet w książce to zrobiłem. Ja bardzo mało mówię o strachu, pomimo że ta książka ma być o pokonywaniu strachu. Jest bardziej właśnie ukierunkowana na cel, tylko na precyzowaniu tego celu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ sportowcy idą celem dyscypliny, celem trenera, celem kolegów, kibiców, a nie swoim. Bo jeżeli ktoś jest zapaśnikiem, to na pewno najwyższe wyżyny szczytowe to musi być olimpiada. No tak. Ale to jest cel dyscypliny, nie zawodnika. I w którymś momencie zawodnik się zatraca właśnie w realizowaniu czyjegoś celu, a nie swojego. Więc tak naprawdę po pierwszych pytaniach, po pierwszych rozmowach skupiamy się na celu. Porażka jest naturalnym składnikiem życia, tak, naszego. Twojego, Norik, ja też niejedną odniosłem w życiu, jest składnikiem życia, kariery każdego sportowca i nie tylko sportowca. Jak rozpracować porażkę, by wiesz, następnym razem jej możliwie uniknąć? Jak żyć z porażkami, do których przecież każdy z nas ma prawo? By te potknięcia nie demolowały nam życia i nie odbierały chęci do dalszego działania właśnie. Nie chciałbym zabrzmieć sztampowo, chciałbym właśnie tak bardziej... Ale dlaczego? Trzeba powtarzać rzeczy, które są oczywistościami. Świetnie. Cytując klasyka. To w takim razie chcę zabrzmieć zrozumiale i żeby to było bardzo proste. Kilka lat temu, dokładnie w 2019 roku, w 2018, przepraszam, pod koniec grudnia zdecydowałem, że będę każdy rok zaczynał jednym słowem. I tym słowem będę się kierował przez cały rok. W pierwszym roku to była świadomość. W drugim roku to była intencja. I pewne rzeczy działy się po prostu z perspektywy samych intencji i tak dalej. W tym roku mam upraszczanie. I tak naprawdę zauważyłem, że im bardziej sobie komplikujemy reagowanie na porażkę, czy przegraną, czy reagowanie na sukces, tym bardziej nam trudno przychodzi się z tym zżyć i wykonać kolejne działanie. Bo osiągając sukces, częstym przypadkiem jest to, że zadajemy sobie pytanie, co dalej? Mhm. I tak naprawdę to jest jeden z bodźców, dla którego boimy się sukcesu, bo boimy się końca. Przy porażce najczęściej robimy to, dlaczego mnie? Teraz, jak sobie poradzić z porażkami? Czego się warto nauczyć? To na pewno odciągnąć formę osobową. Porażka niech będzie przedmiotem. Ja to często opisuję, jak pracuję przy biurku i wypiję kawę. Jeżeli ten kubek kawy będzie leżał za długo, to będzie mnie troszeczkę irytował, bo jest brudny, bo jest już zużyty. Więc jeżeli potraktujemy, jakkolwiek to nie zabrzmi, tą porażkę jako ten kubek kawy, że to my mamy go podnieść i przesunąć, będzie nam o wiele łatwiej się z tym zmagać, żeby tam nie wkładać emocji. Kolejną taką koncepcją jest to, żeby nie mówić o porażce emocjami z tego danego dnia, tylko z tego, jak się dzisiaj czujemy, albo jak się powinniśmy dzisiaj czuć. I istota tego jest taka, że jeżeli zauważysz kiedykolwiek, że stało się tak i tak, przegrałem, jest przecinek najczęściej, oczywiście tutaj mówimy o słownym przecinku, jest bo. I wszystko, co sobie dopowiadamy po bo, jest tak naprawdę scenariuszem stworzonym już przez nas. Często nieprawdziwym. Nad wyraz, takim nadmiernym, tak? Tak, dokładnie. I ja to powiedziałem też na jednym z takich szkoleń, pamiętam, bo to też zaszokowało wielu sportowców, kiedy powiedziałem, że popatrz, powiedz porażka, przegrana walka na tych zawodach. Ja mówię, to jest cały czas rzeczowe. Ciebie jeszcze w tym nie ma. W momencie, kiedy ty dokładasz ja, rujnujesz sobie życie. Trudno jest uwierzyć w siebie, mając, Norik, też kiepską, taką wiesz, niską samoocenę. Czy sportowcy, których spotkałeś, którym pomagałeś, też mieli jakiś problem z samooceną? Jak można tę samoocenę jakoś podnieść skutecznie? Przypuszczam, że tak jak w przypadku strachu, też trzeba zacząć od rozpoznania źródła zaburzonej, niskiej samooceny. Jak najbardziej. Powiem szczerze, że w pewnym sensie już umieściłeś odpowiedź na to w swoim pytaniu. I to jest naprawdę... Sam sobie odpowiada na pytania. Ale jesteś mi potrzebny. Tak, ale to jest rewelacyjne. Wiesz co, w dzisiejszych czasach tak naprawdę niska samoocena nie pojawia się z tego, że my czegoś nie potrafimy. Niska samoocena dzisiaj w ogóle pojawia się z porównywania się. Po pierwsze, porównujemy się do kogoś innego, porównujemy się do siebie, że tak powiem, z wczoraj i porównujemy swój każdy dzień do jakiegoś najlepszego dnia
do tej pory i widzimy na przykład, że nie potrafimy powtórzyć tego dnia. Jako sportowiec pamiętam, ile treningów przechodziłem, nawet po wygranych zawodach, treningów, w których się męczyłem, w których po prostu sobie nie radziłem, w których nawet na sparingach przegrywałem, więc jakby domeną była moja ostatnia wygrana, to tak naprawdę poddałbym się już przy pierwszej okazji gorszego treningu. Tylko zrozumienie tego, że każda sytuacja ma miejsce, żeby wprowadzić cię na kolejny szczyt tego wszystkiego, co masz zrobić, bo chodzi o szczytową formę, prawda? I niska samoocena, kiedyś uważam, żebym powiedział o czymś innym, czyli może słabych warunkach, słabym przygotowaniu mentalnym. Podejrzewam, że dzisiaj też to istnieje, ale dzisiaj jednym z głównych aspektów, dla którego istnieje taka niska samoocena, to jest porównywanie się. Zauważ, że to młodzi sportowcy, z którymi pracuję też, zaczynają swój dzień od Facebooka czy Instagrama. Domyślam się. Korzystam z tego. Jasne. Tylko, że ja załączam je 45 minut do godziny czasu od wstania, bo ja chcę zacząć swój dzień, nie wchodzić do życia innego człowieka. A często, jeżeli to jest sportowiec, który na przykład jest idolem danego młodego człowieka, który mieszka na innej półkuli, który właśnie żyje swoim dniem, często pokazuje fajne rzeczy. I co się dzieje? A ja tak nie mam. No i już na sam początek tego dnia mamy zrujnowany dzień. To wszystko w drugiej części drogowskazów. W studiu ze mną Nori Koczarian, trener mentalny ludzi sportu, mówca motywacyjny, pracujący ze sportowcami, również spoza Polski, autor książki Siła Umysłu i też były zapaśnik. I dziś rozmawiamy o wzmacnianiu siły mentalnej, nie tylko u sportowców. Norik, w trzeciej i ostatniej części naszego spotkania proponuję, żebyśmy porozmawiali więcej o konsekwencji i o wytrwałości, dobra? Które we wzmacnianiu psychiki mają przecież ogromne znaczenie, okej? Okay? Tak, dokładnie. Świetnie, Michał Poklękowski, wracamy do Was z Norikiem już niebawem. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Moim gościem jest dziś Nori Koczarian, trener mentalny ludzi sportu, mówca motywacyjny, pracujący ze sportowcami, także spoza Polski, autor książki Siła Umysłu i też były zapaśnik. Witaj jeszcze raz, Norik. Witaj, Michale. Cały czas rozmawiamy o wzmacnianiu siły mentalnej i nie tylko u sportowców, bo silny umysł w cenie jest zawsze i u wszystkich, niezależnie od tego, czym się zajmują. Norik, mówi się, że konsekwencja i związana z nią wytrwałość to główne przyczyny sukcesu na każdym polu, nie tylko sportowym, ale jak je utrzymać albo w ogóle odnaleźć je w sobie, tak? Bo czasem trzeba zacząć od podstaw, tak? Jak pomóc sobie, żeby wytrwać w tej wytrwałości i konsekwentnie realizować konsekwencje? Myślę, że jednym z takich moich ulubionych w ogóle cytatów, które usłyszałem wiele, wiele lat temu na początku mojej drogi, było: powtarzanie jest matką wszystkich umiejętności. I tak naprawdę... Powtarzanie jest matką wszystkich umiejętności. Tak, okay. Tak. To są słowa człowieka, który niekoniecznie był kochany. Lenin. No nie był kochany przez wszystkich. Tak, tak, ale cytat naprawdę bardzo dosadny, bardzo rewelacyjny, prawda. I który naprawdę pomaga w zrozumieniu tego, czym są konsekwentne działania. Po pierwsze, żeby być wytrwałym od czegoś i do czegoś, musimy mieć ten cel. Musimy mieć do czego być wytrwałym, bo jeżeli idziemy w ślepo, każdy dzień jest takim kopiuj wklej z dnia poprzedniego, to nie będziemy mieli siły na wytrwałość, nie będziemy mieli ochoty na wytrwałość i przy pierwszej ścianie, która zostanie postawiona przed nami, będziemy chcieli zrezygnować. I najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby umiejętnie każdego dnia odpowiadać sobie i w tych dobrych, i w tych gorszych momentach, dlaczego my to robimy. Bo sam cel jest niewystarczający. Żeby być wytrwałym do czegoś, musimy mieć powód. Słowo motywacja zresztą zawiera dwa słowa w sobie, tak? Jest motyw, czyli powód, no tak. I akcja, czyli powód, dla którego podejmujemy kolejne działanie. Dlatego jeżeli mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego my to robimy, a wiele lat temu odpowiedziałem na pytanie, że chcę zostawić coś po sobie, chcę, żeby mój wpływ na to, jakim jestem człowiekiem, co robię, wszystkie swoje działania miały bardzo pozytywny oddźwięk w życiu tej kolejnej generacji. A wracając jeszcze, Norik, do ludzi sportu, z którymi pracujesz na co dzień, czy jak decydujesz się pomóc sportowcowi, decydujesz się rozpoznać przyczyny jego też kryzysu, jego słabości, to czy zaglądasz też w jego życie osobiste, czy wiesz, w nieudanym życiu prywatnym też może tkwić przyczyna porażek i niepowodzeń sportowych na przykład? Jasne, że tak. Wiesz, na przykład sportowiec rozwodzi się aktualnie albo ma problem z hazardem, tak, czy z alkoholizmem i tak dalej. To zanim odpowiem dokładnie na to pytanie, czyli o sportowcach, powiem troszeczkę na swoim przykładzie. Pamiętam czasy, kiedy miałem fantastyczny obóz przygotowawczy. No najlepszy po prostu, najlepsza forma, jaka tylko się da. To były czasy, kiedy jeszcze byłem w liceum i pojechałem na Mistrzostwa Polski, pierwsza walka przegrana, do domu. Z drugiej strony obóz nie najlepszy, pojechałem na zawody, wygrywam zawody. Po wielu latach przeanalizowałem obie sytuacje i w pierwszej, kiedy przegrałem, pomimo świetnego obozu, sport był dla mnie ucieczką, a
nie przyjemnością, ucieczką od egzaminów w szkole, kłótni z rodzicami, kłótni z dziewczyną i średnich relacjach ze znajomymi. W drugiej sytuacji, kiedy był ten obóz taki okej, nic nadzwyczajnego, nie było egzaminów w szkole, relacje z dziewczyną były wspaniałe, z kolegami, z rodzicami, wszystko było naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o sportowców, często to jest widoczne. Dlaczego? Ponieważ ci czołowi sportowcy potrafią na 365 dni w roku spędzić 200-250 dni poza domem, angażując się tylko w sport. I tak naprawdę oni, wracając do swojego życia osobistego, nie potrafią sobie z tym poradzić. Nie ma tam trenera, który ich pokieruje, nie ma tam osoby wyrozumiałej, która rozumie to poświęcenie, ten wysiłek i to wszystko. To nie ma też tego schematu, do którego przywykli, prawda? Dokładnie. Ja miałem przyjemność i mam przyjemność też w pewnym sensie pracować z Otylią Jędrzejczak, która mi powiedziała w swoim wywiadzie, który razem też zrobiliśmy, że ona się musiała nauczyć płacić rachunki. Ona się musiała nauczyć... administrować swoim życiem po prostu, tak? Tak. Ona się musiała nauczyć wstać, że ktoś też jej nie podstawi jedzenia pod nos, bo jest na obozie, tylko po prostu musi sobie to wszystko przygotować. Zarządzanie czasem, rozmawianie o czymkolwiek innym, a nie kolejnym starcie czy kolejnym obozie, tak? To są rzeczy, z którymi tak naprawdę sportowiec sobie musi poradzić. Mhm. A druga sprawa to jest to, co wymieniłeś, że właśnie jakieś tam rozstania czy problemy zdrowotne też, tak. Takie zewnętrzne, tak? Nie tylko sportowe, ale takie bardziej problemy zdrowotne, rodziny, kogokolwiek innego, uzależnienia, praca, problemy w pracy, bo niektórzy jeszcze w dalszym ciągu, pomimo że są zawodowymi sportowcami, pracują, ma bardzo duży wpływ na to wszystko. A kiedy przychodzi ten moment, Norik, że już wiesz, że masz pewność, że to już jest koniec twojej pracy ze sportowcem nad poprawianiem siły jego umysłu, nad jego mentalnością? Kiedy dochodzicie do tego momentu, chyba wspólnie zakładam sobie to z góry, że misja została zakończona, że udało się mu pomóc. Jak ty to widzisz? Jak ten sportowiec się wtedy zachowuje? Jeszcze się z tym nie spotkałem, szczerze powiedziawszy. Czyli praca jest ciągła? Praca jest ciągła. Mam zawodników, z którymi pracuję od 7 lat. Mam zawodników, z którymi rozpocząłem swoją drogę nawet kilka miesięcy temu, którzy sobie nie potrafią teraz wyobrazić i tak naprawdę nie, że uzależniają się ode mnie, bo ja w pewnym sensie powtórzę to, co powiedziałem. Ja chcę sprawić, żeby zawodnik uwierzył w siebie, ale ci, którzy to doceniają, wiedzą, że to jest bardzo ważny aspekt zespołu, który budują, bo jest tak trener od motoryki, trener główny, dietetyk i ten trener mentalny i to musi być zachowane, bo ci tacy kluczowi sportowcy, którzy pragną czegoś więcej, nie zatrzymują się. Są jednak sytuacje, gdzie praca nasza się kończy, taka współpraca, w momencie, kiedy zawodnik tak naprawdę sam decyduje, że on już nic więcej nie jest w stanie dołożyć do tej relacji. Rozumiem. Ale jest bardzo zadowolony ze współpracy. No, łatwo mówić, uwierz w siebie, to taki trochę, komuś się może oczywiście wydawać taki, wiesz, wytarty slogan, powiedzmy tak, uwierz w siebie, ale jak się okazuje, a bez tego nie ma postępu, nie ma sukcesu, nie tylko tego sportowego, ale co jeśli tę wiarę stracimy, jak ją, nie wiem, przywrócić albo wzmocnić, czy sami damy sobie radę, czy jednak, wiesz, w tym wypadku ktoś powinien zostać naszym drogowskazem, jeśli zaczynamy wątpić, czy damy radę, czy jest sens dalszych działań. Kwestia wiary. Mam nadzieję, że większość sportowców się przynajmniej podpisze pod tym. Ja pamiętam swoją przygodę w ogóle z zapasami, kiedy ja byłem zakochany w żużlu i trener do mnie podszedł na ulicy, kiedy wychodziłem z treningu żużlowego, który byłem obejrzeć, i mówi: ja zrobię z ciebie mistrza świata. I to tak naprawdę jest pierwszy sygnał, że ktoś zaczyna w ciebie wierzyć poprzez pryzmat, jak wyglądasz, jaką masz może dynamikę takiego z siebie, jaką możesz mieć energię, tak? I tak naprawdę zanim ja uwierzyłem w siebie, że ja mogę być mistrzem świata, czy mogę być zapaśnikiem, ktoś we mnie uwierzył. I w sporcie, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, zanim my nauczymy się w pełni wierzyć w siebie, to potrzebujemy kogoś, kto w nas uwierzy. Bo często patrzymy na drugą osobę z perspektywy siebie. Jeżeli ktoś potrafi interesownie, ale też bezinteresownie bardzo mocno w ciebie uwierzyć, to też cię to zachęca w pewnym momencie, żeby w siebie uwierzyć. Ale jeżeli chcesz takich indywidualnych też może technik, strategii, jak uwierzyć w siebie, to próbować sobie rzucać jakieś małe wyzwania każdego dnia, żeby poczuć tą dawkę satysfakcji, że to faktycznie jest tak, że to się robi konsekwentne w tym wszystkim i tworzysz pewną drogę, taką cykliczność w tym wszystkim. No, ale też otaczać się ludźmi, którzy potrafią naprawdę na jakiś dany moment albo w każdej sytuacji uwierzyć w ciebie bardziej niż ty w danym momencie się wierzysz w siebie. Nie będą cię ciągnęli w dół po prostu, tak? Dokładnie. A jakie zachowania, Norik, zdradzają człowieka, też sportowca, tyle dzisiaj o nich mówimy, które ujawniają jego, wiesz, jakby to ująć, nie wiem, słabą psychikę, to, że przestaje sobie radzić, może to jest lepsze określenie. Na przykład tenisista może mi, wiesz, łamać rakietę na korcie z takiej, wiesz, wściekłości po nieudanym zagraniu albo po przegranym meczu. Mogą pojawić się też łzy, wszelkie oznaki takiej, wiesz, wściekłości, tak? Jakie są symptomy tego, że dzieje się coś niedobrego z umysłem zawodnika? Nie wiem, agresja na boisku, to też może świadczyć o tym, że ktoś pęka i po prostu
prostu nie wytrzymuje ciśnienia? Może cię zaskoczę. No. Już wielokrotnie to zostało zweryfikowane, przynajmniej z perspektywy moich obserwacji też i mojej pracy, to sportowiec, który mówi, że jest pewny siebie, nie jest pewny siebie. Taka przewrotność losu. Tak. Tak. Sportowiec, który tak naprawdę milczy często, jest tym, który jest pewny siebie, bo wykorzystuje tą pewność siebie, a nie o niej mówi. Jak zauważyć? W pewnym sensie też wymieniłeś kilka przypadków, ale tak samo w żużlu jest Nicky Pedersen, który wchodzi do boksu i rzuca kaskiem, jak mu nie wyjdzie, po prostu rzuca rękami i tak dalej. Niekoniecznie to musi być też taka dynamika. Powiedziałeś o płaczu, ja wielokrotnie płakałem ze szczęścia i to było szczęście nawet po przegranym finale. Jedna z najlepszych moich walk, która miała miejsce w moim życiu, to jest przegrany finał. To jest najbardziej wyjątkowy moment w moim życiu. Było zdjęcie, które pokazuje mojego przeciwnika z ręką do góry przez sędziego, a jego głowa w dół. A z drugiej strony stoi Norik i się każdy pyta, kto wygrał tą walkę, bo ja po prostu dwie ręce do góry wyrzucone i się cieszyłem z tego, co się wydarzyło. Teraz, co świadczy o tym? Proste rzeczy. Warto zwrócić po prostu czasami uwagę, tak jak powiedziałem, nie zawsze musi być dynamika reagowania na pewne rzeczy. Układ ciała bardzo często dużo mówi. Znowu, jeżeli zobaczymy spiętego zawodnika, to znaczy, że on się nie cieszy, że jest w tym miejscu, w którym jest. Jeżeli zobaczymy spiętego zawodnika, to znaczy, że występuje jakaś obawa, wątpliwość. Tu jest ten aspekt, ten bardzo czysto mentalno-psychologiczny w tym wszystkim. Jeżeli zobaczymy, że nawet oczy już też wariują i gdzieś po prostu jest totalnie rozwalone skupienie, to też już dużo świadczy o tym. Jeszcze też często jest tak, że to są też kryzysowe sytuacje, że sportowcy na przykład nie unikają dziennikarzy, prawda? Trochę nieprofesjonalne, chociaż z drugiej strony też ja rozumiem, tak, że rozżalenie na przykład po przegranym jakimś meczu, tak, że unikam fotoreporterów, nie chcę z nimi rozmawiać, uciekam do szatni i tak dalej, tak? W pewnym sensie tak. Jest lista takich zawodników, którzy faktycznie uciekają od tego w momencie, kiedy jest kryzysowo, a inni wykorzystują to jako szansę, żeby powiedzieć, słuchajcie, naprawdę chcemy więcej. Chcę więcej i dziękuję. Nie udało się tym razem, ale tak. Postaram się, żeby było lepiej następnym i tak dalej. I czerpią z tego taką korzyść, tak? I może znowu wykorzystam ten aspekt żużla. Jest na przykład Janusz Kołodziej, który pomimo, że nigdy nie był mistrzem świata, dla mnie jest na przykład rewelacyjnym sportowcem, ponieważ on nawet jak wyjedzie i totalnie zawali mecz, on wyjedzie i powie, słuchajcie, no nie wiem, co się dzisiaj stało, muszę wrócić, przeanalizować, ale słuchajcie, nie poddawajcie się, kibicujcie mi, kibicujcie nam i będziemy walczyć. Ale są zawodnicy, którzy po prostu wychodzą, uciekają. Czytam w sieci, że w świecie sportu nastała nowa era. Nadszedł czas dla treningu mentalnego. Po erze treningu technicznego, taktycznego i fizycznego przyszła pora na przełom i na globalne zastosowanie treningu mentalnego w pracy ze sportowcami. Eksperci na całym świecie, cytuję w tym momencie, tak? Związani ze sportem oraz psychologią sportu są zgodni, że w przygotowaniu technicznym, taktycznym i fizycznym zbliżyliśmy się do granicy ludzkich możliwości. Natomiast miejscem, w którym sportowiec może szukać swojej przewagi nad rywalami, jest właśnie sfera mentalna, o czym dzisiaj tyle mówimy w drogowskazach. Nie wiem, czy podpisałbyś się pod taką właśnie oceną sytuacji? Fizycznie dochodzimy do ściany, a psychicznie jeszcze nie? A może być tak, że odpowiednio wzmocniony umysł, na przykład sportowca, w kwestiach stricte fizycznych przeniesie go w tych kwestiach na jeszcze wyższy poziom, nieznany nauce i w tej chwili póki co nieosiągalny. Trochę pofantazjujmy na koniec, jeśli mogę cię poprosić. To jeżeli mówimy o fantazji i o umyśle, no. Myślę, że to jest równoznaczne, ponieważ umysł to jest jednak fantazja dla wielu. My nie odkryliśmy, podejrzewam, że nawet 2% potencjału naszego umysłu. Ja mówię to jako trener, nie mówię tego jako naukowiec. Umysł nie ma granic. To my po prostu tworzymy te granice i czy się podpiszę pod tym, że fizycznie trafiliśmy już... Trafiliśmy do ściany. Tak. Prawie, że. Każdą ścianę da się przebić. Myślę, że na tym etapie świadomości i nauki i tego, co mamy, to tak, każda dyscyplina doszła do takiego pułapu, gdzie aktualnie no nie ma, w którym nie ma kierunku do obrania, jeżeli chodzi o fizykę. I mentalność jest tym miejscem, tak, bo tak jak powiedziałem troszeczkę wcześniej, ale też mówię to wielokrotnie, że widziałem wielu sportowców z rewelacyjnym przygotowaniem fizycznym, ze świetną motoryką, wspaniałą dynamiką, mięśnie wyrzeźbione po prostu tak, że powinny tworzyć po prostu aspekt niszczycielski. Brak wiary w siebie. Widziałem sportowca, który dzięki pracy mentalnej odblokowuje swój koronny cios, który do tej pory robił w 3/4. Zawodnik MMA, który wyrzucał ten cios zawsze w 3/4 i po pracy ze mną zdobywa tytuł mistrza świata. Jak kończy walkę? Właśnie tym ciosem. Tym razem pełnym. Więc ściana ścianą, ścianę się da pokonać, ale skupmy się na tym aspekcie mentalnym. Zresztą Roger Federer ostatnio powiedział bardzo fajne słowa, opisując MMA.
Emę, tą młodą tenisistkę, która wygrała US Open, powiedział, że kiedy, jak gdyby on dzisiaj zaczynał, nie wie, czy by sobie poradził. I że musimy skupić się na tym aspekcie mentalnym, tym bardziej u młodych zawodników, z tego względu, że media społecznościowe i innego rodzaju po prostu miejsca, do których mamy dostęp dzisiaj przez smartfony, mogą totalnie wyniszczyć tego sportowca. Nie fizycznie. On fizycznie i tak wykona pracę. Mentalnie. I to wszystko na dziś. To były Drogowskazy, program o wzmacnianiu siły umysłu. W roli eksperta ze mną w studiu był Nori Koczarian, trener mentalny ludzi sportu, mówca motywacyjny, pracujący ze sportowcami z całego świata, autor książki Siła umysłu i były zapaśnik. Norik, pięknie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Życzę tobie zdrowia i powodzenia i dziękuję za to, że pofatygowałeś się aż z Rzeszowa do mnie tutaj, do studia Drogowskazów w Warszawie. Ja dziękuję za zaproszenie i to była czysta przyjemność. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że będziecie w stanie wykorzystać wskazówki nasze dzisiejsze. Jeśli ktoś chciałby utrwalić sobie wiedzę przekazaną przed chwilą przez Norika, to zapraszam do podcastu. Umieszczamy je na oficjalnym kanale Eski Rok na YouTubie, także na Spotify, również na eskarok.pl. Nieustannie zachęcam też do odwiedzania facebookowego profilu Drogowskazów. Dzięki niemu także możecie poznać naszych gości. I jeśli macie taką potrzebę, odnieść się do treści programów. Wszystkiego dobrego, Michał Poklękowski. Do usłyszenia. Drogowskazy.